Witam, zapraszam na podsumowanie pierwszego dnia halowego turnieju Młodziczek, który został rozegrany w Gąsławie w dniach 11-12 listopada 2023 roku. W tej kategorii wiekowej wystąpiły zespoły UKS SP5 Swarek Swarzędz, UKS Laski Wielkie, LKS Gąsława i LKS Rogowo. A oto krótki materiał filmowy ze spotkania tych drużyn. W tym spotkaniu zarówno zawodniczki rogowskiej, jak i gąsawskiej drużyny wiedziały, że zwycięstwo daje im pierwsze punkty w turnieju. Więcej zimnej krwi zachowały zawodniczki LKS-u Rogowo, wygrywając to spotkanie. W tym spotkaniu zagrały już drużyny, które na swym koncie miały po 3 punkty i zwycięstwo dawało im przewagę nad rywalkami. Zawodniczki UKS-u Laski Wielkie dorzuciły kolejne 3. W swym kolejnym spotkaniu zawodniczki LKS-u Gąsawa grały o wszystko. Przegrana komplikowała im sytuację punktową. W podobnej sytuacji był zespół Swarka Swarzędz. LKS Gąsawa pokonał Swarka, zdobywając swe pierwsze 3 punkty. To spotkanie było meczem o wszystko zarówno dla przewodzącej w tabeli drużynie UKS-u, jak i walczącej o zniwelowanie różnicy punktowej gąsawskiej drużyny. Po zaciętym spotkaniu lepsze okazały się zawodniczki LKS-u Gąsawa, dopisując sobie kolejne 3 punkty. Zwycięzczyniami dwudniowego turnieju został zespół LKS-u Gąsawa. Julia Jarmołowicz zdobyła 13 bramek. Młodej snajperce zespołu gratuluję.